Nazywam się Monika Czerczak i mieszkam we Wrocławiu od kilku lat. Pochodzę w ogóle z zachodniopomorskiego i w tej chwili pracuję zdalnie w pewnej fundacji, która zajmuje się działalnością kulturalną osób niepełnosprawnych, przede wszystkim właśnie skupiającą się na muzyce. No i tak naprawdę cała nasza kadra składa się z osób z dysfunkcjami wzroku, w większości niewidomych, ale są też osoby słabowidzące. W wieku 2 lat wykryto u mnie siatkówczaka i wtedy zaczęły się, no wiadomo, jeżdżenie po lekarzach i wykrywanie jakby sposobów, jak to jeszcze wyleczyć, no ale niestety były to już na tyle za późno, bo w tamtych latach kiepsko się te rzeczy badało dość późno po prostu, więc aktualnie nie widzę nic, bo jestem po usunięciu gałek ocznych, ale jakby tego momentu utraty wzroku, sama jakby swojego takiego wrażenia nie pamiętam. Nawet rozmawiałam czasami o tym z mamą, to mówi, że dla mnie było to coś dość naturalnego, że nie miałam niby jakichś tam problemów z wypracowaniem na nowo jakichś technik, po prostu wychodziło to jakoś naturalnie ode mnie, może dlatego, że na samym początku, jak jeszcze, zanim jeszcze doszło do usunięcia, no to ten wzrok troszeczkę zaczął faktycznie lecieć, zaczęłam trochę zezować, gdzieś tam chyba bokiem troszkę widziałam. I mama mówi, że rzeczywiście od razu przeszłam na taki dotyk, że wszystko musiałam sobie obejrzeć rękoma, że idąc gdzieś, te ręce też przed siebie gdzieś tam wystawiałam, żeby się nie obijać. Ja jedyne, co pamiętam z tego okresu, to to, że jak już nie widziałam zupełnie nic, to zaczęłam się bać schodzić po schodach. Mieliśmy mieszkanie na poddaszu, gdzie były takie dość kręte, stare schody, jak to kiedyś budowano, drewniane. To faktycznie były dość niebezpieczne i schodziłam po nich na początku tyłem, jak po drabinie, bo się ich bardzo bałam. Ale jak wypracowałam to, jakby, że dzisiaj już gdzieś tam nie mam tego oporu, znaczy dość szybko się nauczyłam schodzić z nich normalnie, ale nie pamiętam, jak do tego doszło. To nie wiem, widocznie było za dużo gdzieś tam innych wrażeń, żeby się akurat na tym konkretnym momencie skupić. Przez to, że wychowałam się na wsi, to nie byłam przyzwyczajona do takiego zgiełku miejskiego typowo. No i na początku też uczyłam się w szkole masowej, więc no przyznaję, że miałam jakby ten komfort, a poniekąd no też troszeczkę minus tego, że do szkoły prowadzała mnie mama. Kiedy zaczęłam gdzieś tam dorastać, no to ten problem poruszania się z białą laską, no im jest się starszym, im się więcej zdaje sprawy z zagrożeń, no to człowiek się bardziej jednak obawia takiego poruszania się samodzielnego. Samą technikę chodzenia poznałam już w szkole podstawowej, bo miałam zajęcia z Polskiego Związku Niewidomych, takiego podstawowego chodzenia z laską i ja jakby umiałam sobie z tym radzić, natomiast no się jej po prostu wstydziłam, było mi źle, gdzieś tam bałam się bardzo poruszać samodzielnie. Może też dlatego, że wychowywałam się wśród osób widzących i miałam gdzieś tam zawsze takie przeświadczenie z tyłu głowy, że za bardzo przyciągam uwagę i mnie to gdzieś tam bardzo dekoncentrowało, no i w ogóle było mi jakoś tak niezręcznie. Później jak przyszłam do szkoły, do średniej szkoły do Wrocławia, właśnie do szkoły dla niewidomych, no to cały czas polegałam na znajomych, którzy coś tam jeszcze widzieli niedowidzących. A w ogóle samodzielnie chodzić nauczyłam się dopiero jak się do tego Wrocławia przeprowadziłam, czyli tak naprawdę od 3 lat. Chociaż przyznaję, że i tak jak tylko mogę, to korzystam z pomocy osób widzących, ale już mam przynajmniej jakieś punkty, w które samodzielnie idę, ale jest to zawsze stres. No choćby dzisiaj szłam na przystanek do koleżanki, znaczy na przystanek, nie na przystanek tak naprawdę, tylko spotykałyśmy się na rogu, ale jak jej tam nie ma, to ja zawsze sobie idę jeszcze kawałek w głąb ulicy i gdzieś tam się zawsze spotykamy na pewnym punkcie. Ale słyszałam, że tam dalej już są roboty drogowe, to mówię, dobra, to już nie idę dalej, bo chcę sobie zaoszczędzić nerwów, jak i tak wiem, że będziemy się później wracać. Więc już wolałam na nią zaczekać i no, nie stresować się, bo tam faktycznie było niezbyt bezpiecznie. U nas niestety są teraz wymiany torów tramwajowych i no wiadomo, hałas to zawsze gdzieś tam można pod coś wejść, a tam zawsze jest pełno jakichś maszyn porozstawianych, rowerów, samochodów, to mówię, już sobie poczekam, więc jak mogę, to unikam takich sytuacji, no ale no, są takie momenty, gdzie no, nie ma co kombinować, tylko trzeba iść, ale mam też to szczęście, że przyciągam do siebie ludzi, więc zawsze się ktoś pojawia, taki anioł stróż, więc na szczęście jest na kim polegać.
Tak, ja swoją edukację zaczęłam w ogóle dość nietypowo, bo do zerówki chodziłam do mojej szkoły na wsi. Było nas 8 w klasie, w całej szkole chyba 26 dzieci, ale byłam ostatnim rocznikiem, zamykano już później tę szkołę, ale miałam takie szczęście, że moja pani dyrektor chciała bardzo, żebym ja zaczęła do tej szkoły chodzić. Szczerze powiedziawszy, nie znam sytuacji, dlaczego ona gdzieś tam się w to tak zaangażowała, ale uczyła mnie Braille'a, czyli była po jakimś szkoleniu na pewno. Znała te wszystkie materiały do nauki, rysowania na przykład, czyli takie gumowe tabliczki, te dłutka, którymi można rysować po papierze albo po folii, i ona mnie tego wszystkiego uczyła. No i właśnie z samego pisma uczyła mnie właśnie pani Jola. No ale później rozwiązano naszą szkołę i trafiłam do szkoły podstawowej, jak ja to mówię, wielopokoleniowej, bo uczyli się tam moi rodzice, dziadkowie i wszyscy po kolei, moi bracia i kuzyni. Przyjęli mnie tam z otwartymi rękami tak naprawdę dlatego, że pan dyrektor studiował wówczas z panem Grzegorzem, był w ogóle pan ode mnie z wioski, który zaczął tracić wzrok na studiach, no i przez to gdzieś tam nie miał tych oporów wobec osób niewidomych. Pan Grzegorz go w jakiś tam sposób przekonał. Nie wiem, jakich argumentów użył, no ale nie było żadnych przeciwwskazań. No i przyjęli mnie do tej szkoły z otwartymi rękami. Gdzieś tam ja się też dzięki temu czułam swobodnie, bo tam chodzili, wiadomo, i moi kuzyni, i dzieciaki z mojej wioski, z którymi się na co dzień spotykałam, więc było to dla nich coś oczywistego, normalnego. Może niektórzy nauczyciele mieli ze mną problem, może nie, że ze mną jako z moją osobą, ale jakby ze zrozumieniem tej sytuacji, bo było parę osób przeszkolonych właśnie w kwestii pisma Braille'a. Na przykład, kiedy, załóżmy, pisałam sprawdzian już później, w późniejszych klasach z geografii, powiedzmy, no to trafiało to do pani od polskiego, bo ona znała Braille'a, więc ona jakby to tłumaczyła na czarnodruk. No ale wiadomo, nie oceniała, oceniała już pani od geografii. Ewentualnie większość nauczycieli szła na łatwiznę, czyli odpytywała mnie ustnie. Co jest o tyle ciekawe, że wtedy mi to w ogóle nie sprawiało problemów, a w szkole średniej egzaminy ustne to był dla mnie największy koszmar. W szkole podstawowej miałam fajny kontakt z nauczycielami. Wiadomo, zawsze się trafi jeden, który za nami przepada mniej lub więcej, ale naprawdę mnie samo to, że byłam jedyną osobą niewidomą w tej szkole, powodowało, że w jakiś sposób ci nauczyciele byli bardzo otwarci na tą pracę, bo ja oprócz lekcji z klasą miałam kilka dodatkowych indywidualnych zajęć, na których nadrabialiśmy takie zaległości typu właśnie matematyka, co trzeba było mi bardziej przestrzennie coś wytłumaczyć, narysować osobno. Wiadomo, że przy 30-osobowej klasie było to trudne. Albo właśnie pracę z mapą. Miałam wtedy takie specjalne mapy plastikowe, brajlowskie. No i miałam bardzo dużo zajęć manualnych, jakieś, nie wiem, lepienie z modeliny, z masy solnej, nawet szydełkowanie, tego typu rzeczy miałam gdzieś tam, no otarłam się o to wszystko. Nawet miałam kiedyś kolorować znaki drogowe, czyli wycinano mi znaki drogowe. Miałam obrysowane tak, żebym wyczuwała te kreski, gdzie jest obwódka. Mówili mi, jakim kolorem mam to pokolorować, i normalnie kredkami obrysowywałam te rzeczy. No i wtedy też trafiłam na kółko muzyczne. Dość szybko, no w sumie to każdy z mojej rodziny interesował się poniekąd śpiewem, chociaż no może nie jakoś, nie można byłoby tego może nazwać pasją, ale każdy jakiś tam wątek muzyczny przeżył, bo wszyscy moi bracia chodzili na kółko muzyczne, tylko że dość szybko intenza przeszedł, no a mi został do końca samego. Wtedy no, głównie polegało to na takich występach szkolnych, przede wszystkim na śpiewaniu. A w 5 klasie zaczęłam chodzić na takie prywatne już lekcje gry na keyboardzie. No i to było dość ciekawe doświadczenie, bo uczyłam się kompletnie gry ze słuchu. Nie miałam do czynienia z żadną, z nikim, kto w sumie znał się na zapisie nut w Braille'u, więc uczyłam się zupełnie ze słuchu. Zresztą no, byłam chyba pierwszą niewidomą uczennicą tego pana, który mnie uczył.
I tak szczerze powiedziawszy, trwało to przez dwie klasy szkoły podstawowej i później gimnazjum. Gimnazjum pod kątem muzycznym jakby troszkę się różniło, że nie miałam już tylu osób, bo tylu osób, które się też interesowały tak muzyką, to był chyba taki głupi wiek, że moi rówieśnicy raczej się śpiewaniem nie bardzo interesowali, więc troszeczkę to jakby ustało. No ale granie trwało dalej, chociaż musiałam je przerwać, jak skończyłam gimnazjum, bo wtedy uparłam się, że pójdę do Wrocławia, do szkoły dla niewidomych, bo chciałam iść po prostu na masaż. No i wtedy już ta edukacja troszeczkę się zmieniła. Idąc do szkoły dla niewidomych, byłam pewna, że przede wszystkim nie będę się tak stresować przede wszystkim takim postrzeganiem przez swoich rówieśników. Przynajmniej w gimnazjum poczułam się już troszeczkę wyodrębniona, może przez to, że tam byłam zupełnie nowa dla tych uczniów, bo to już była inna szkoła zupełnie. I te osoby mnie nie znały. Jak w podstawówce wszyscy mnie zaakceptowali, bo to byli moi rówieśnicy z mojej wioski i kuzyni, którzy gdzieś tam mieli ze mną kontakt od samego początku, więc nie byłam tam dla nikogo żadnym jakimś tam ewenementem. Natomiast w gimnazjum już się poczułam troszkę wykluczona. Zwłaszcza, że no wiadomo, gdzieś tam to jest taki głupi wiek dojrzewania. No i dla tych uczniów byłam kimś takim no, ciekawym, ale trzymali się wszyscy ode mnie na dystans. Więc jak poszłam do szkoły dla niewidomych, byłam pewna, że nie będę tego tak odczuwać. No z czasem się dość szybko zaaklimatyzowałam, ale pamiętam moje pierwsze takie wrażenie, jeśli chodzi o, przede wszystkim o uczniów i wychowanków internetu, że jednak czułam troszeczkę, może nie dyskwalifikację, ale taki podział na osoby zupełnie niewidome, a jednak niedowidzące, zwłaszcza, że byłam takim rocznikiem, gdzie bardzo dużo osób przyszło ze szkół masowych, czyli dla nas ta szkoła średnia dla niewidomych była nowością, dla nas wszystkich, dla większości w ogóle mojej klasy i naszych rówieśników też z liceum, bo no, całkiem sporo nas przyszło wtedy z zewnątrz i może też dlatego się trochę zaczęły takie podziały robić między tymi osobami, które tam były od początku, a tymi, które przyszły dopiero. A pod kątem samej nauki, może przez to, że było nas tam już wiele osób, więc może dla tych nauczycieli było to poniekąd, nie wiem, rutynowe ta nauka, zwłaszcza na matematyce. Pamiętam, że zauważyłam potężną różnicę, kiedy w gimnazjum i szkole podstawowej rysowanie to dla nikogo nie stawiło problemu, żebym ja rysowała cyrklem, robiła jakieś tam dwusieczne kąta, symetralne odcinki, cudowne laski, w ogóle kocham geometrię. I mi się to bardzo podobało, natomiast widziałam, że w szkole średniej nie stawiano w ogóle na to jakiś nacisk szczególnie. Więc nie wiem, czy to była kwestia tego, że nie każda osoba niewidoma to lubiła, czy ciężko było poświęcić każdej z tych osób dostatecznie dużo czasu, żeby ją tego nauczyć, ale w ogóle od niektórych osób słyszałam, że dla nich to jest w ogóle coś nowego, że w ogóle można na geometrii rysować takie rzeczy, więc byłam trochę zdziwiona. Ale mówię, no dzisiaj tłumaczę to chyba tym, że po prostu no, było tam dużo tych osób niewidomych i każdą tego nauczyć pewnie nie było takie proste. A ja byłam jedyna, więc można było mi rzeczywiście tego czasu więcej poświęcić. Ja na początku miałam problem z interpretacją rysunków, bo miałam podręcznik w Braille'u i w nim były też rysunki przede wszystkim przestrzenne, bo rozrysowanie pola figury, no to nie problem, czy tam rozłożenie figury, albo bardziej nawet bryły, bo figura to jeszcze nie jest problem, bardziej chodziło o te bryły przestrzenne. Nigdy nie mogłam zrozumieć, dlaczego prostopadłościan w rzucie wygląda jakoś tak śmiesznie. No, załóżmy, nie wiem, kwadrat i dookoła jakieś dziwne obramowanie. Nie potrafiłam tego pojąć. Dzisiaj jakoś jest mi łatwiej sobie to przetworzyć w głowie, jak to wygląda. Dzisiaj to w ogóle mam trochę inną wyobraźnię przestrzenną. Nie wiem, dlaczego to się rozwinęło, bo nawet zauważyłam, że od kiedy robię zdjęcia aparatem, telefonem, to nawet wyćwiczyłam już sobie w jakiś tam sposób ten kąt, pod jakim muszę trzymać telefon, żeby była dana powierzchnia jakiegoś tam obiektu, któremu robię zdjęcie, widoczna na zdjęciu. Więc chyba trochę się to rozwinęło. Nie wiem właśnie, czy dzięki temu, że się bawię trochę aparatem, czy co. No nie mam pojęcia, skąd się to wyćwiczyło.
ale wtedy miałam z tym potężny problem i ja zdecydowanie bardziej wolałam, żeby mi tłumaczono geometrię na gotowych modelach, nie na rysunkach. Narysować właśnie jakąś tam symetralną, czy okrąg wpisany w kwadrat, okej, okay, ale narysować daną bryłę w rzucie, no to była dla mnie czysta abstrakcja. I odczytać też, co ten rysunek oznaczał, to też był dla mnie spory problem. No i wtedy przeważnie braliśmy model, który był zbudowany bardziej z takich drucików, czyli jakby miał tylko krawędzie, bez ścian. No i te przekątne, czy wysokości, ostrosłupa, czy czegoś, no to właśnie robiliśmy kompletnie bawiąc się tym, no bo rozciągaliśmy jakiś sznurek albo robiliśmy coś z plasteliny, żebym ja wiedziała, na czym to polega, więc rzeczywiście to była bardziej wyobraźnia nauczyciela, że oni wiedzieli, jak wykorzystać te modele, żebym pojęła po prostu te wszystkie pojęcia, definicje w ogóle. No ja bardzo szybko geometrię pojmowałam i może też dlatego mnie ona fascynowała. Przekładało się to i właśnie na to, że mogłam i rysować, i potem mogliśmy pracować na bryłach. Nawet, nie wiem, kleiliśmy czasami jakieś bryły, żebym mogła sama stworzyć jakiś sześcian, no coś prostego w miarę przynajmniej. Ale no to też była fajna forma, w formie zabawy gdzieś tam kryła się nauka, no nie? Więc matematyków miałam chyba trzech czy czterech jakby w tym przeciągu szkoły podstawowej i gimnazjum. I naprawdę ze wszystkimi mam raczej pozytywne wspomnienia, więc no, fajnie nam się układała ta współpraca. Chociaż też może dlatego, że no, ja wykazywałam też te zainteresowania, to też się może inaczej nauczycielowi pracuje. Ja zwyczajnie lubiłam geometrię. Dopiero w szkole średniej przestałam przepadać za matematyką, bo tam doszły działy, których zwyczajnie no, nie lubiłam. No, ma się swoje ulubione dziedziny z danej nauki. Geometria to był taki mój trochę konik. Tak, w szkole podstawowej z relacjami nie było może większego problemu, bo tak jak mówiłam, większość moich kolegów z klasy i z innych klas to były też dzieci, z którymi się bawiłam na wiosce. Moi sąsiedzi, moi kuzyni, więc zawsze ktoś tam komuś mnie przedstawił, a poza tym dzieci w tym wieku są dość śmiałe, więc one często same do mnie podchodziły i mnie zaczepiały. I mi nigdy nie przeszkadzało pytanie, jak ty widzisz, albo dlaczego. Ja myślę, że to nawet było fajne, że woleli od tego zacząć, niż zgadywać, co jest zdecydowanie trudniejsze dzisiaj wśród osób starszych i dorosłych, bo wolą domyślać się, zgadywać, niż zapytać wprost, a mi się zawsze wydawało, że no, lepsze głupie pytanie niż głupie domysły. Więc no nie wiem, no nie było z tym problemu. Natomiast w gimnazjum już pewnie dlatego, że to jest taki właśnie wiek dojrzewania, no już tak łatwo nie było. Tam się już czułam taka troszeczkę właśnie zdystansowana, bo było kilka osób, tak naprawdę, o właśnie, jeśli ktoś do mnie chętnie podchodził, jak chodziłam do gimnazjum, to właśnie były przeważnie osoby, które same były poniekąd odtrącane przez rówieśników, bo się czuły troszeczkę z boku. I tak naprawdę na takie osoby mogłam najbardziej liczyć. Nie żałuję ani tego, że chodziłam do szkoły masowej, ani tego, że trafiłam do... Właśnie, gimnazjum to w ogóle była szkoła integracyjna, więc tak naprawdę śmieję się, że spadałam z różnych poziomów, bo z masówki do szkoły integracyjnej i na końcu w szkole znalazłam się w szkole typowo dla osób niewidomych i słabowidzących. Więc jakby miałam trzy porównania. I w szkole podstawowej było właśnie o tyle łatwo, że... No tak jak mówiłam, dzieci są śmiałe i jest łatwiej wytłumaczyć im pewne rzeczy, nie boją się pytać i tak dalej. Gimnazjum no teraz już w tej chwili zniknęło, wiadomo, całe szczęście. Natomiast mimo, że to była szkoła integracyjna, ja tej integracji tam w ogóle nie widziałam. I bardzo dużo moich znajomych, którzy się otarli o szkoły integracyjne, twierdzi, że ta integracja bardzo kuleje i to nie tylko ze strony uczniów, ale też nauczycieli, że niekoniecznie są empatyczni i tacy wyrozumiali. Myślę, że jeszcze osobie niewidomej jest trochę łatwiej, no bo ja po prostu nie widzę i tyle. Natomiast osoba, która niedowidzi, ma jakieś tam
No tych wad wzroku jest mnóstwo tak naprawdę, wad i schorzeń, no bo wada to jeszcze na czym innym polega. Natomiast nauczyciele jeszcze bardzo wielu dzisiaj żyje w świadomości, że jak masz problem ze wzrokiem, to sobie siadaj w pierwszej ławce i załóż okulary i będzie po problemie, a to niekoniecznie tak działa, więc ta wiedza jest, no jest to dużo ciężej wytłumaczyć, a zwłaszcza dziecku, wytłumaczyć jak ono widzi, jeszcze jak widzi, że ten nauczyciel jest niekoniecznie otwarty na tą wiedzę i świadomość. A jak nauczyciel zaczyna takiemu dziecku w jakiś sposób docinać, no to uczniowie myślą, że też im wolno. I to bardzo często no przekłada się na te relacje z rówieśnikami, więc no przyznaję, że mi te szkoły integracyjne no niezbyt miło się zapamiętało. Nauczyciele, przynajmniej ci, którzy mnie uczyli, mieli fajne do mnie podejście, ale widziałam, że wobec uczniów, którzy mieli jakieś problemy, załóżmy, nie znam aż tak dobrze tych chorób, natomiast chodzi mi o jakieś upośledzenia intelektualne albo jakieś sprzężenia, no to często byłam świadkiem, jak koledzy z klasy dokuczali bardzo takim osobom, a nauczyciel udawał, że tego po prostu nie widzi, więc no, niezbyt ta integracja dzisiaj jest, no przynajmniej wtedy, ale nie wiem, czy to się dużo zmieniło w tej kwestii. Szkoła średnia jest o tyle fajna, że człowiek ma już wypracowane jakieś swoje poglądy i ciężko, żeby w szkole średniej ktoś nas w jakiś sposób uwstecznił, wydaje mi się. Już mamy pewne poglądy wypracowane. Dziecko, które trafia do szkoły dla niewidomych, jest oderwane od rodziców, kiedy tej więzi emocjonalności jeszcze potrzebuje, no to nigdy w życiu bym się na coś takiego nie zgodziła. Ja się bardzo cieszę, że moja mama rękami i nogami się zapierała, ale też miała jakby wsparcie, no bo wiedziała, że ta nasza szkoła nie będzie miała żadnych przeciwwskazań, no że ten pan dyrektor był otwarty na przyjęcie uczennicy niewidomej. Ale gdyby tego nie było, to też nie wiem, jakby się to skończyło. Kto wie, czy prędzej, czy później bym nie trafiła do szkoły w Poznaniu, czy w Warszawie. Zwłaszcza wtedy się te laski reklamowało, czyli szkołę pod Warszawą. Tak naprawdę to ponoć nawet nasz ksiądz bardzo mamę namawiał, żebym nie oddała, no ale mama twardo trzymała się wersji, że nie. No i ja się cieszę, że miałam możliwość być z rodzicami i przy okazji obserwować reakcję moich kolegów na to moje niewidzenie. No to jest taki wiek, w którym raczej większość rówieśników moich chce troszeczkę się oderwać już od rodziców, więc nie jest to niczym nienaturalnym przynajmniej, więc to jest taki dobry moment na to, żeby spróbować swoich sił bez rodziców, a jeszcze mimo wszystko pod jakąś tam opieką, no bo jakby nie było, jesteśmy w internacie, są tam wychowawcy, więc jeszcze nie jesteśmy odpowiedzialni w pełni sami za siebie, ale przynajmniej możemy sprawdzić, czy sobie poradzimy bez mamy przede wszystkim. Że się wychowałam wśród osób widzących, to korzystałam z tego komfortu, że zawsze ktoś widzący obok mnie był. I ja się bałam poruszać sama, bo no w tej mojej szkole było około 1500 uczniów i dzieci niekoniecznie by patrzyły, że idzie jakaś tam koleżanka. Nawet gdybym była z laską, bo dzieci po prostu latały, biegały, chciały się wyszaleć, wyszumieć i to mnie bardzo często tratowano, mimo że szłam z kimś. I myślę, że na tą laskę nikt by nie patrzył, a to też nie jest takie fajne wiedzieć, że ktoś spadł ze schodów i rozwalił sobie głowę, bo nie patrzył, że idzie koleżanka z białą laską, więc to też nie byłoby takie do końca, nie wiem, czy odpowiedzialne. No, niby powinno się uważać na tą białą laskę, wiadomo, ale myślę, że dziecko by tego jeszcze nie rozumiało i gdybym schodziła z tą laską po szkole, to mogłoby dojść do paru tragedii. Natomiast w czasie lekcji potrafiłam sama pójść do toalety, bo wtedy było w miarę cicho, chyba że WF był na korytarzu akurat obok, na wprost klasy, bo tak się oczywiście zdarzało, że jakieś bieganie czy granie, odbijanie piłki nie było na sali, tylko na korytarzu. No to wtedy nie, to wtedy prosiłam koleżankę z ławki, co oczywiście moi znajomi też często wykorzystywali, no bo jak chcieli, żebym coś im podpowiedziała, to wtedy było, chodźmy razem do toalety, to mi powiesz, więc były z tego różne korzyści, jakby nie było. No ale no myślę, że tam przede wszystkim nie miałam się czym stresować, no bo zawsze ktoś był pod ręką, więc nie musiałam się zastanawiać, ale poruszać się po szkole, gdyby była totalna cisza, umiałabym bez problemu, bo w ogóle gdzieś tam w takiej przestrzeni, przynajmniej po budynku, dość łatwo jest mi zapamiętać rozkład pomieszczeń.
i korytarzy, tylko to jest bardziej jakaś taka blokada wewnętrzna, jakiś, nie wiem, strach. Muzyką się interesowałam w sumie od zawsze, odkąd tylko pamiętam, i moi bracia też. Śpiewaliśmy w domu do kaset. Pamiętam, że chyba pierwszy magnetofon w ogóle to mama kupiła nam, jak miałam 6 lat. No to zaczęło się zgrywanie na kasety z radia. Później właśnie chodziliśmy całą trójką na kółko muzyczne w podstawówce, ale moi bracia pochodzili może 2-3 lata. Natomiast samo zainteresowanie muzyką im nie minęło. Tylko no, niekoniecznie zależało im na samym śpiewaniu. Bardziej robili to dla samych siebie. Po prostu lubili sobie śpiewać, jeśli piosenka jakaś leciała w tle. Ale nie było to w żaden sposób jakieś ich hobby. No to pamiętam, że bardzo często śpiewaliśmy razem do kaset. Nawet z moim rok starszym bratem często spisywaliśmy sobie teksty. Później jak chodziłam do gimnazjum, to w ogóle weszliśmy w taki etap, że zakupiliśmy pierwszy odtwarzacz CD i brat znosił do domu hip-hop wszelkiego rodzaju, więc ja razem z bratem tego hip-hopu się uczyłam, co w ogóle dla mnie jest dzisiaj o tyle fajnym doświadczeniem, że ja cały czas twierdzę, że to jest świetne ćwiczenie w ogóle na dykcję. Miałam nawet kilku swoich ulubieńców, którzy no, mieli łatwiej, ponieważ wiadomo, na nagraniu studyjnym jest to wycinane, nakładane. Ich często trzech rapowało naraz, a tu trzeba było na jednym oddechu wszystkich trzech naraz ogarnąć i nadążyć za nimi, więc to była dla nas fajna zabawa. Kto się pomyli, kto się pierwszy zająknie, ale dzięki temu się nauczyliśmy dykcji, bo moi bracia raczej też z tym nigdy problemu nie mieli. No ale dla nich to była tylko zabawa, a ja się w to wkręciłam dość poważnie. Później się uczyłam przez 5 lat na tym grać na keyboardzie. Natomiast kiedy skończyłam tę przygodę z instrumentem, bo szłam do Wrocławia do szkoły, no stwierdziłam, że chyba mimo wszystko przez te 5 lat nie odkryłam w sobie jakiegoś super talentu do grania, więc raczej nie chciałam tego kontynuować, bardziej chciałam postawić na śpiew. Grałam przeciętnie, no, na takiej zasadzie, że było to dla mnie zadowalające, ale sama słyszałam u siebie błędy. Nie umiałam na przykład jednocześnie sobie akompaniować, czyli grać i śpiewać. Nie miałam w tej kwestii podzielności uwagi. Jak próbowałam sobie akompaniować, to wtedy się myliłam. Albo się za bardzo po prostu tym stresowałam. Dlatego stwierdziłam, że albo jedno, albo drugie, a że skoro śpiewanie wychodziło mi lepiej, no to jednak śpiewanie. Chociaż dzięki temu mam dzisiaj troszkę takiej wiedzy pod kątem budowania akordów, bo przez to, że uczyłam się grać utwory różne, to mój nauczyciel pokazywał mi, na czym to w ogóle polega, czym się różni ten, załóżmy, C-dur od C-mola i dlaczego się to nazywa C7+, albo jakieś tam C4 i dlaczego, skąd te nazwy w ogóle są. No i dzięki temu mam dzisiaj przynajmniej wiedzę, nawet pod względem, mam jakiś projekt muzyczny i mam ustalić tonację. Może ja nie jestem absolutem i nie potrafię, nie mam słuchu absolutnego i nie potrafię ze słuchu ocenić, w jakiej to jest tonacji grane, ale tak mniej więcej przynajmniej ocenić. No ale też wiem, o czym do mnie mówią, że to jest C-dur, to jest C-mol albo coś tam innego. To jest gdzieś tam dla mnie dość istotne, nawet jeśli się śpiewa, że wiem, o czym ci muzycy do mnie mówią i jak ustalamy jakieś szczegóły później w utworze. No i nawet gdybym miała jakieś klawisze przed sobą, nawet tak sobie do ćwiczeń, no to też jest fajne, że mogłabym sobie przynajmniej takie podstawy zagrać, przynajmniej, no przynajmniej, żeby mieć pojęcie, w jakiej to jest tonacji. Załóżmy, włączę sobie oryginał, zagram sobie na klawiszach, aha, już wiem, że to jest w D-durze na przykład, no bo sobie sama znalazłam ten dźwięk na klawiaturze, no to potem już wiem, co mam powiedzieć muzykom, albo jak sobie śpiewać nawet na sucho a cappella, ale już przynajmniej sobie zapodam ten pierwszy akord i potem już można sobie lecieć samemu dalej, więc no, to dużo bardzo ułatwia później. Mimo, że nie doszłam do jakiegoś zaawansowanego trybu, no to ta wiedza się bardzo przydaje. Ucząc się śpiewu, no to raczej nie korzystałam z jakichś lekcji prywatnych. To zawsze były
zajęcia takie pozalekcyjne, czyli właśnie kółko muzyczne, gdzie osoby, które w jakiś tam sposób się wyróżniały, bądź nauczyciel na nich bardziej stawiał, no to wtedy zbliżał się jakiś występ, no to się ćwiczyło indywidualnie, a na co dzień jednak ćwiczyło się w grupie. Później w szkole średniej uczęszczałam też na zespół nasz przyszkolny, który prowadził pan Leszek Kopeć. No i polegało to mniej więcej na tym samym, że opracowywaliśmy utwory w grupie, jako zespół. No i poszczególne osoby miały jakieś tam swoje solówki przy okazji występów, no albo właśnie kierowało się niektórych uczniów na festiwale, albo mieliśmy jakieś projekty, koncerty. No i raczej polegało to głównie na pracy nad interpretacją. Najfajniej jest chyba pracować, kiedy się powtarza dany fragment i się wraca do jednego momentu, w którym faktycznie robimy ten błąd, wtedy go zaczynamy zauważać i wiemy, nad czym pracować. To było fajne, że uczyłam się ze słuchu, bo nie traciliśmy czasu na tej teorii, zwłaszcza, że faktycznie no nie stawiałam nigdy na to granie aż tak mocno, żeby mi zależało na tym zapisie i tak dalej. I nawet takie tłumaczenie właśnie budowy na akordu na klawiszach ze słuchu jest o wiele prostsze, no bo klawisze są dość łatwym instrumentem, w ogóle keyboard czy fortepian, ponieważ no, tam są dźwięki po kolei. Dziś na przykład czarną magią jest totalnie dla mnie gra na gitarze czy na jakimkolwiek smyczkowym bądź strunowym instrumencie. I podziwiam szczerze te osoby, które to robią, bo no, dla mnie jest to trudne do przetworzenia. Klawisze są bardzo logiczne, a strunowe instrumenty już niekoniecznie, przynajmniej nie dla mnie. Może też dlatego, że ja sobie automatycznie w głowie to przetwarzam na klawisze. I dla mnie pojęcie właśnie takich tworzenia właśnie akordów i potem wysłyszenia tego i zagrania było dość łatwe, dość prosto to przychodziło, no bo nie było tam za wiele zawiłości w tym. No i mój nauczyciel naprawdę ciekawie to potrafił tłumaczyć, nie używał jakichś zbyt wygórowanych definicji. To, co było nam potrzebne po prostu tu i teraz, no to tyle mi tłumaczył. Po co nam było więcej tłumaczyć, wykraczać ponad jakby program. W śpiewaniu z kolei otarłam się o różne szkoły, bo to nie tylko chodziło o naukę śpiewów w szkole, ale po skończeniu miałam okazję uczestniczyć w różnych warsztatach wokalnych, więc tam też się spotykałam z bardzo różnymi metodami nauki. Zwłaszcza, że osoby niewidome mają problem, no przynajmniej większość z nas, nie mówię o wszystkich, ale większość jednak, i ja też do tej grupy należę, mamy problem z mimiką i z poruszaniem się, a mimo to jednak ruszanie się podczas śpiewania na pewno pomaga wyzwalać pewne dźwięki, ułatwia wydobywanie ich. No i mimo wszystko samo to, że jesteśmy, będąc na scenie, ludzie chyba jednak oczekują od wokalisty często jakiegoś ruchu. A dla nas jest to często bardzo trudne i przyznaję, że mi to sprawia zawsze problem, kiedy ludzie ode mnie na siłę oczekują, żebym ja coś w danej piosence zrobiła dla mnie, przynajmniej nienaturalnego, no bo jest dla nas ta mimika i poruszanie się czymś nienaturalnym. Zwłaszcza, że tak jak mówiłam wcześniej, nie mam aż tak podzielnej uwagi. Ja śpiewając skupiam się w tej chwili na tym, żeby nie zapomnieć tekstu i żeby go przekazać, po prostu przesłać, i właśnie bardziej treścią, głosem niż ruchem, no bo nie jest to dla mnie po prostu coś oczywistego, nie jest to dla mnie coś, co przychodzi mi naturalnie. No i tutaj często dochodzi między nami do jakichś nieporozumień. Trafiło mi się, miałam taką, można powiedzieć, zaszczyt wręcz współpracować z panem Januszem Radkiem w zeszłym roku. Byłam u niego w grupie na warsztatach podczas jednego festiwalu. Pod kątem właśnie ruchu się troszkę spieraliśmy ze sobą, ponieważ on uważał, że nie ma się w ogóle czego
może nawet nie wstydzić, ale obawiać na tej scenie, gdzie ja mu tłumaczyłam, że dla mnie robienie w ogóle jakichś kroków czy chodzenie po scenie jest o tyle niekomfortowe, że ja nie mam nawet poczucia światła i ja nieświadomie mogę dojść do krawędzi tej sceny i z niej spaść, bądź wpaść na muzyków albo na jakiś sprzęt stojący, albo zwyczajnie obrócić się pod jakimś dziwnym kątem, bokiem czy tyłem, choćby do publiczności, co nie byłoby dla mnie komfortowe, wiedząc o tym. A dla ludzi tym bardziej byłoby to coś, co by odwracało uwagę od tego śpiewania, bo by się zastanawiali, co ja za chwilę zrobię pewnie. Więc jest to dla mnie no, niepotrzebne, uważam, aż tak. Przynajmniej można byłoby wypracować jakąś metodę, nie wiem, zrobić jakieś oznaczenia na tej scenie, gdyby tak bardzo się upierać, żeby był do tego jakiś ruch przypisany, ale nie porywać się totalnie na taką sytuację, że no, że zaczynamy chodzić bez ustalenia w ogóle, gdzie, co i jak. No ale to była ciekawa wymiana doświadczeń. No, nie znaleźliśmy wspólnego jakiegoś porozumienia w tej kwestii, ale przynajmniej wiem, jak dzięki niemu oczywiście, jak bardzo on do tego przywiązuje uwagę. Jako artysta, jako wokalista, on twierdzi na przykład, że dla niego nie jest problemem wejść w coś na scenie, bo on często chodzi po scenie z zamkniętymi oczami, ale tak jak tłumaczę, no on jednak ma wyobrażenie tej sceny, bo wchodząc na nią, ją zobaczył tę scenę, więc wiedział, co gdzie stoi i nawet jeśli sobie zamknął, to coś tam zawsze jednak przez te powieki do oczu dociera, prawda? Jakiekolwiek światło, no a przede wszystkim ma w głowie obraz tej sceny, więc można sobie kombinować, no ale nie mówię, że jest to niemożliwe, choć jest to na pewno kwestia długotrwałej pracy, żeby coś takiego stworzyć, żeby faktycznie wcielić taki ruch sceniczny w życie. No bo tak jak mówię, jest to coś, co nie przychodzi nam naturalnie. No mimo wszystko chyba trochę wyrosłam z tej adrenaliny rywalizacji. Brać udział w gotowych koncertach czy projektach muzycznych jest dla mnie o tyle łatwo, że nie muszę się stresować tym, że ktoś to będzie oceniał, tylko bardziej dla samej siebie liczy się dla mnie, co przedstawię, jak przedstawię, ale nie muszę się stresować po prostu jakimiś, nie wiem, jurorami i tak dalej. No już dawno nie miałam okazji być na takich warsztatach, właśnie na których mogłabym popracować nad tymi rzeczami, z którymi mam problem, bo rzeczywiście choćby z tym ruchem scenicznym, może to też by dodało mi trochę pewności siebie. Natomiast no głównie są to w tej chwili projekty i koncerty, na których skupiamy się po prostu na utworach o danej tematyce, czego dotyczy koncert, z jakiej okazji jest organizowany, no to na takiej muzyce się skupiamy i raczej każdy nad tym utworem z reguły pracuje indywidualnie. A w tej chwili w ogóle też pracuję w fundacji, która zajmuje się działalnością kulturalną, no i zajmuję się przede wszystkim organizacją koncertów i warsztatów, albo festiwali dla dzieci lub młodzieży o danej tematyce. Na przykład mamy fajny projekt od 2 lat, który się nazywa Muzyka Wyobraźnia Ciemność i on polega na tym, że zapraszamy do niego młodzież taką no, w wieku od 15 do 20 bodajże 5 lat. I ich zadaniem jest zaśpiewać utwór w totalnych ciemnościach, ale to nie tylko oni są w tych ciemnościach, ale też w ciemnościach jest jury i publiczność, więc faktycznie skupiałam się wyłącznie na tej interpretacji i na odbiorze słuchowym, a nie na właśnie wizualności, na wystroju sceny. I to widzę, że bardzo fajny odbiór ma zarówno wśród uczestników, jak i publiczności, bo bardzo duże mamy zainteresowanie właśnie tym projektem. I to jest właśnie to, czego ja bym na przykład chciała śpiewając. Ja byłabym przeszczęśliwa, gdyby publiczność do mnie siedziała plecami i gdyby było totalnie ciemno, bo nie musiałabym się stresować tym, że ktoś ode mnie nagle wymaga jakiegoś ruchu scenicznego,
albo nie wiem, jakichś po prostu gestów, które są dla mnie czymś no, niecodziennym. I wtedy faktycznie mogłabym się nie przejmować rzeczami, które, nad którymi nie jestem w stanie w jakiś tam sposób sama pracować bądź panować. Dlatego też bardzo, bardzo popieram ten projekt. Szkoda, że jest ich tak niewiele. No, jest to troszeczkę może podobne do The Voice of Poland, wiadomo, bo to są przesłuchania w ciemno, no ale jednak to jury się w pewnym momencie odwraca, kiedy zaciekawi ich dany wokalista, więc jednak sprawia to, że oni chcą jednak zobaczyć, kto przed nimi śpiewa. Gdyby faktycznie był taki obowiązek, że siedzą do końca plecami, jestem bardzo ciekawa, jakie byłyby ich wrażenia. I szkoda, że nie ma czegoś takiego prowadzonego na większą skalę, bo myślę, że to jest świetny patent na pracę właśnie nad innymi walorami, właśnie głównie głosowymi, niż tą całą resztą. Bo często dzisiaj zwłaszcza stawia się bardziej na to, żeby to było widowiskowe. Ja czasami się nawet zastanawiam, chciałabym wiedzieć, co robią wokaliści na scenie podczas koncertów, kiedy faktycznie jest bardzo długi moment, gdy muzyk gra, ma te swoje solo instrumentalne. Ja się przyznaję, w takich momentach bardzo niezręcznie czuję, bo ja nie wiem, co mam ze sobą na scenie zrobić. I nikt z nami nad takimi właśnie rzeczami nie pracuje, a to by się też przydało wiedzieć, jak takie coś opanować. No bo ja się dziwnie czuję, kiedy stoję 2 minuty na scenie, bo basista ma swoje solo, załóżmy. Z nutkami 3D mam doświadczenie dość krótkie. To jest tak naprawdę chyba dopiero od niecałych 2 miesięcy. Przynajmniej z pracą nad nimi, nad zapisem nut w 3D. Jest to dość podobne do nauki Braille'a rzeczywiście, ponieważ jest to wszystko na dotyk. No, musi być to dobrze wyczuwalne. Musi się to dobrze odróżniać, każdy ten element, zapis nutowy. Na razie jesteśmy na etapie pracy nad rozróżnianiem zapisu bardziej pod kątem rytmicznym, czyli długości trwania taktów i tak dalej. No właśnie dzięki temu, że ja miałam doświadczenie z grą na instrumencie, te pojęcia nie są mi obce. Zresztą też przyznaję, że sporo pamiętam z takich podstawowych, takich pierwszych lekcji muzyki, nawet w szkole, po prostu w szkole zwyczajnie uczyliśmy się, na czym polega cała nuta, półnuta, ćwierć nuta i tak dalej. Tutaj może bardziej polega to na tym, jak to zapisać na pięciolinii, bo ja na przykład no, nie miałam wcześniej do czynienia z czymś takim, nie wiedziałam w ogóle, co to jest ta pięciolinia i jak to wygląda. Także dzięki pracy nad tymi nutkami 3D przynajmniej troszkę mi się zaczyna rozjaśniać, o co w tym wszystkim chodzi, bo pojęcia nie były mi obce, natomiast wizualnie nikt mi ich nigdy wcześniej nie przedstawił. Nie mam pojęcia, jak wygląda taki pełnoprawny zapis nutowy w Braille'u, ponieważ właśnie uczyłam się zawsze ze słuchu. Natomiast przez to, że sam Braille jest mocno ograniczony, ponieważ jest to 6-punkt tylko i z tych 6 kropeczek trzeba stworzyć jakiś znak, więc jest tego niewiele do przekombinowania. Więc często tak naprawdę dany znak zastępuje jakaś literka na przykład, a jeśli jest to na coś zaawansowanego, to tak naprawdę jeden znaczek, jeden rysunek, taki znak w czarnodruku, to musi być kombinacja 4 czy 6 znaków w Braille'u różnych, osobnych, czyli rozłożonych już na jakby na 5 kratek, bo to jest 5 osobnych znaków, które w czarnodruku przekładają się na ten jeden czarnodrukowy, więc no, przez to, że ogranicza nas jakby kombinacja tych 6 punktów, no jest ten zapis nutowy brajlowski o wiele rozleglejszy niż zapis taki standardowy. I naszym jakby głównym zadaniem w tej chwili w nutkach 3D jest to, żeby ten zapis nutowy był niewiele większy od takiego czarnodrukowego. Mamy taką prawdziwą pięciolinię rozrysowaną, tylko że wiadomo, ona przez to, żeby pod palcami była bardziej wyczuwalna, musi być w na tyle dużych odstępach, żeby nie zajmowało to zbyt dużo miejsca, ale żeby było to dość szybko możliwe do odczytania pod palcami i wyczuwalne, żeby to było dobrze.
żeby nie musieć się nad tym, ile tych linijek tu na pewno jest i czy one na pewno są dobrze oznaczone, żeby się nie zastanawiać 2 minuty, tylko tak no, w parę sekund być w stanie to zinterpretować. Bardzo ten zapis nie odbiega, jeśli chodzi o przestrzeń, o zajmowaną przestrzeń od czarnodruku. Jesteśmy na razie właśnie na etapie rozpisywania bardziej rytmu na tej pięciolinii i nauki odczytywania. Na przykład mam kilka taktów rozpisanych na jednej pięciolinii, no i żebym wiedziała, czy to jest takt 3/4 czy 4/4. Wiem, gdzie się kończy, a zaczyna kolejny. Czy wiem, czy ten zapis jest no, szybko odczytywalny, żebym wiedziała, w jakim kierunku odczytywać, że od lewej do prawej, że od dołu do góry i tak dalej. Czyli takich podstawowych zasad, co mnie o tyle zaskoczyło na przykład, bo ja byłam pewna, że dla osób widzących nie jest to wcale takie strasznie trudne, czego dowiedziałam się, że niektórzy uczą takiego zapisu latami, zwłaszcza zapis jeszcze podwokalnie jest aż tak skomplikowany, natomiast już pod instrument konkretny no jest tego o wiele więcej, zwłaszcza kiedy ma się do czynienia z wielodźwiękiem, że tak powiem, czyli choćby z akordem, który składa się z kilku dźwięków jednocześnie. Więc to już jest dla mnie w ogóle czarna magia. Nie wiem, czy dojdziemy do takiego etapu, ale jest to mega fascynujące dla mnie. I na pewno cieszę się bardzo, że miałam okazję, grając na keyboardzie, poznać takie podstawy i sobie je utrwalić. Dzisiaj ta wiedza pewnie trochę wolniej by mi przychodziła, no ale ja tej teorii, przynajmniej w kwestii właśnie, na czym polega rytm i tak dalej, uczyłam się jednak w podstawowej szkole, więc no, z tamtego okresu bardzo dużo mi w głowie zostało. Cieszę się, że się dowiedziałam i że się zgłosiłam do tego, bo o samym testowaniu tego zapisu, pracy nad tym tworzeniem zapisu, dowiedziałam się z Facebooka. Zgłosiłam się dość szybko. No i widujemy się prawie co tydzień, no z wyjątkami jakimiś, kiedy wiadomo, coś wypadnie ważnego. No i co tydzień wchodzi nowe oznaczenie albo właśnie, no nawet nie tylko oznaczenie, a nawet, nie wiem, zmieniamy nawet tą tak zwaną jakby czcionkę, odległość między tymi kreskami, żeby sprawdzić, która będzie najbardziej optymalna, żeby to się za bardzo nie zaczęło zlewać wszystko ze sobą, więc no cały czas jest to jeszcze faza testów, ale myślę, że już pewne rzeczy zostaną niezmienne i będziemy bardziej pracować nad takimi szczegółami, które dojdą. No, że te, które już w tej chwili są, raczej już zostaną, tylko będzie trzeba wymyśleć, jak oznaczyć rzeczy, które wejdą z czasem, za niedługo. Jest taka piosenka Andrea Bocelliego, Andrei chyba to się nawet odmienia, Andrei Bocelliego, Vivo per lei, tam jest właśnie o tym, że muzyka jest jego jakby tą miłością i życiem i ja mówię, że to jest chyba naprawdę taki środek, który napędza mnie bardzo, bo ja sobie po prostu nie wyobrażam w ogóle funkcjonować bez muzyki. Jest to i pasja, i hobby, i w ogóle coś, co wypełnia no mój praktycznie cały dzień czasami, no bo nawet, dobra, mam takie momenty, że chcę posiedzieć w ciszy, ale zauważyłam, że jak jestem na wyjeździe, gdzie na przykład nie ciągnę ze sobą laptopa i często zapomnę słuchawek, załóżmy, do telefonów i nie mam jakby możliwości oderwać się na razie gdzieś tam od znajomych, od grupy, żeby sobie na tych słuchawkach posłuchać muzyki, to wręcz popadam w jakąś taką depresję i niepokój. Więc muszę mieć zawsze przynajmniej tych parę minut albo godzinę, gdzie albo na słuchawkach, albo na głośnikach się wyżyję. Na szczęście mam wyrozumiałych sąsiadów, bo teraz mieszkam sama w bloku i jestem w szoku, że jeszcze nikt do mnie nie zastukał, chyba że go nie słyszał w drzwi. Ale no fakt, że nie staram się słuchać tej muzyki bardzo głośno, bo jednak no mimo wszystko staram się szanować sąsiadów, ale faktycznie mam takie momenty, że chciałabym, że lubię się oderwać, żeby nie słyszeć nic poza tą muzyką, że muszę mieć na tyle głośno. No jak chcę bardzo, no to wtedy sobie już włączam właśnie na słuchawkach, żeby jednak, nawet to jest w sumie najfajniejsza forma, bo wtedy rzeczywiście żadne dźwięki z zewnątrz mi niczego nie zakłócają i nie wytrącają, więc
No wtedy kompletnie się odrywam. W sumie zawsze z tą muzyką coś mi się kojarzy. Albo są to jakieś sceny z życia, które mi się z danym utworem kojarzą, albo jeśli jest na przykład utwór, który ma taki fajny pogłos sali koncertowej, to rzeczywiście mam coś takiego, że od razu sobie wyobrażam te osoby za tym fortepianem, załóżmy, albo zespół na scenie. Tylko że no, przeważnie są to już obrazy, które w jakiś tam sposób sobie wcześniej wykształciłam, no bo miałam okazję być na tych koncertach, czy choćby stać na scenie, więc przeważnie jest to takie wyobrażenie, z którym sama już miałam do czynienia. Chyba nie mam aż takiej wyobraźni rozbudowanej, żeby sobie tworzyć coś, z czego nie miałam okazji doświadczyć, albo styczności z czym nie miałam. Ale no jednak zawsze ten utwór albo mi się kojarzy z... No właśnie, no chyba dlatego też uwielbiam słuchać koncertowych wersji. Bo słyszę reakcję publiczności, słyszę jak bardzo przeżywają z tym wokalistą i to jak sam wokalista emocjonuje się wykonaniem swoim, czy właśnie instrumentaliści w ogóle uwielbiam zwłaszcza słuchać takich utworów, takich spokojnych balladek rockowych, gdzie dochodzi na przykład do takiego właśnie solówek gitarzystów zwłaszcza, czy akustycznych, czy elektrycznych gitar. No i to jest taki fajny, relaksujący moment, kiedy ten utwór zaczyna zmieniać troszeczkę koncepcję i... No i słychać te emocje, nawet w tych instrumentach, gdzie z reguły ludzie się chyba skupiają właśnie na wokalistach, a ja uwielbiam takie solówki instrumentalne. Może samych utworów instrumentalnych niekoniecznie, chyba że mam swojego jakiegoś ulubieńca, jakiegoś muzyka konkretnego, natomiast bardzo lubię takie momenty, kiedy załóżmy gitarzyści albo perkusista się tam wyżywa w utworze.